Cześć moi kochani, witam was bardzo ślicznie i serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest Fallout Shelter. Patrzcie, ile postaci nam awansowało przez noc, więc sobie tutaj zróbmy. Patrzcie, po 13 level już niektóre postacie mają, więc bardzo dużo kapselków dostaniemy. Za każdy level dostajemy, no słuchajcie, dostajemy tyle kapselków, ile jest level. Czyli tutaj level 13, czyli 13 dostaniemy kapsli. No jak widzicie, moja siedziba się bardzo rozrosła, fajnie to wygląda, no i będę starał się tutaj robić jak najbardziej, żeby było optymalnie. Ale moi kochani, no i zobaczymy. Ja już doszedłem do ładu i składu z komentarzami, jest troszkę lepiej z pogodą, więc możemy też, mogę wam pokazać też pracę od Jakuba. Dziękuję ci bardzo, Jakubie, i pozdrawiam bardzo serdecznie, oto jego praca, jego fanart, i mogę już czytać wasze komentarze, więc to jest bardzo, z tego powodu się też bardzo cieszę. Wiktor, mam dwoje dzieci i cały czas się staram, żeby wydropiła mi epicka postać. No, życzę ci tego jak najbardziej. Ja już jedną epicką postać mam, jest to Elder Lyson. Patrzcie, jakie on ma statystyki mocne, jaki ekwipunek, bardzo ładny, słuchajcie. Jak widzicie, mam już tutaj laboratorium, science lab, do tego mogę wybudować dodatkowy jeden budynek, z tego co widzę. Jest to radio, attracts new dwellers from Westlands, to by się nam przydało, słuchajcie. Tylko że to kosztuje charyzmy, 600 i charyzma by się tu przydała. No bardzo by mi na tym zależało, tylko... No chociaż jedno bym takie mógł wybudować, słuchajcie, i zainwestujmy w to, tak mi się wydaje. I zrobimy to tu. I kogoś z charyzmą dość dużą. Jaką masz charyzmę? No właśnie. Idealne miejsce dla ciebie. Z prądem chyba jakoś nie będzie tak źle. Okej. Będzie przyciągało nam dwellersów, to się nam przyda, słuchajcie. No i okej. Zobaczcie, to nam... Jedno dziecko mamy, jeszcze jedno, postanowiłem, no w sumie 3-4 dzieci mieliśmy tutaj. Wszystkie już są dojrzałe, między innymi jeden z tych osób był Craig Jones. Małgorzata Brod, kliknij na ten telewizor w dolnym rogu i kliknij potem na tę walizkę, co jest u góry, i otworzysz, leci łapka. Dziękuję za łapkę i w ogóle, moi drodzy, zrobimy sobie opening paczek. Ojejku, insekty. Insekty nam się tutaj zrobiły. Gdzie jest nasz ten? Chodź tutaj, bo naszego robota tutaj zniszczą. Też powalcz z tymi insektami, powalczcie, postrzelajcie do nich, bo robot nam się zniszcza, tego nie chcemy. Przy okazji te postacie awansują, jakby nie było. A macie strzelbę też. Więc idźcie tam strzelać. Dobra, udało się. No dobra, ale tylko... O, część osób dostała jakieś levele. Wracajcie do pracy. No i będzie mi się... Może mi się uda tutaj zrobić jakieś... no, za godzinę i 41 minut przyjdzie tu jakiś nowy osadnik. Więc fajnie. A my tymczasem, słuchajcie, otwórzmy sobie te paczuszki. Mam ich trochę, więc zróbmy unboxing, opening paczek słuchajcie, do Fallouta Sheltera. I lecimy. Pierwsza paczuszka. Zobaczmy, jakie karty nam tu wypadną. Jesteście ciekaw? Mam Samsunga Galaxy, z Androidem nie mogę zainstalować. Craig, no to współczuję ci, ja ci nie jestem w stanie pomóc, ale życzę ci, żebyś sobie zagrał w tę grę. Sprawdźmy, co my tu mamy. Okej. Dostaliśmy ten na krew. 500 kapsułek i... jaki outfit. 4 do A i L. Ninja, O, epicka karta? Wow, jaki, słuchajcie, jaki outfit, jaki strój, masakra, ej, to trzeba sprawdzić zaraz, Jezus, to jest coś pięknego, zaraz zobaczymy ten outfit, moi drodzy, gdzie to jest, moi drodzy, zobaczmy, nowe bronie mam, jak widzicie, Rusty Scope oraz Enchant Hunting Rifle, coś jeszcze, patrzcie, o, troszkę tych nowych broni mamy, jak widzicie, więc ja się cieszę jak najbardziej. Tu jest Smuggle. Zobaczmy, weapon, outfits. Jak widzicie, mam te outfity. Zobaczmy, Ninja. You are Science, you are Shadow, you are Ninja. 4-1. Nobility. Ale mam jeszcze ten epicki, on jest na samym końcu. Patrzcie. Power Armor. 4-3. Masakra, bardzo ładny. No i tu są te bronie, muszę w nie kliknąć, żeby się je... O, proszę bardzo. Ale to dodajmy już outfit. W ogóle zobaczmy, jak tu jest z tym, żebym wiedział, gdzie jest nasz pan. Czemu jego tu nie ma? A jesteś? Dobra. Zobaczmy. Strange na A coś. Agility. Agility będzie wzmocnione. Tak. Dobrze. Co ten pancerz wzmacnia? Zaraz zobaczymy. Jeżeli agility, to zobaczmy, tutaj jest... Tak, jakaś pani miała tutaj dość duże agility, na przykład ta. Możemy jej ubrać ten kostium. Perception plus 3. Perception jest... W sumie... Słuchajcie, żywności mamy dość dużo. Więc może zróbmy tak. Pójdziemy z Perception. Jest plus 3, więc jej damy na razie. Tak będzie. Ten skafander, a ninja, shadow, zaraz zobaczymy. Ninja outfit, co on daje nam? Agility. Agility gdzie było potrzebne, moi drodzy? Agility. W dinerze. Strength by się przydała, no dobra, niech będzie tutaj. To może damy go, ten strój. Właśnie tej pani damy. A nie może go ubrać, bo to jest chyba męski. Słuchajcie. Ale zobaczmy, tu mamy 22 i minuta. I nie mogę tego założyć. Dalej jest 22, szkoda. Myślałem, że to jakoś wpłynie. Dobra. Okej, no to bonusy mogą z tego być dobre, no ale popatrzcie, lecimy dalej z otwieraniem paczek, bo to nie wszystko, lecimy dalej, moi drodzy, zobaczmy, co tu będzie w tym. Jakie karty tym razem wypadną? Woda, 50, kapsułki, Night, do charyzmy, Nightwear, Cheryl Taylor, jest! Będziemy mieli epicką postać, moi drodzy. Jest, jest! Mamy dwie epickie postacie. O to chodzi. Będzie fajne dziecko z tego wyjdzie. Super, gdzie ona jest? Co ona tu ma ciekawego? Wow, jakiś strój. Wow, charyzma 7, luck 7, agility. Wohoho, endurance, intelligence, endurance. Endurance jest od czego, słuchajcie? Storage room, ale to nam niepotrzebne jest. Wow, nieźle. Czym ona się może zająć, słuchajcie? Na pewno pójdziemy tak. Pójdziemy tutaj. Od razu. Od razu to zrobimy, tak. W ten sposób, słuchajcie. Od razu. No ładnie. I potem będziemy mogli ją... Gdzie postawić, słuchajcie? Gdzie ją będziemy mogli? Endurance to nie. Intelligence ma duży lak. Agility 5. Perception 3. Agility, no tutaj by się przydał, no nie wiem, dinner mamy dużo, dość dużo jedzenia, więc nawet nie potrzeba. Ale możemy ją w laboratorium najwyżej, albo dać na ekspedycję, bo ma lak bardzo duży i dać jej broń jakąś lepszą. I wyślemy na ekspedycję. Dobra, to weźmy jedzonko. Dobra, to z tego połączenie będzie bardzo ładne, moi drodzy. No to weźmy kolejną paczuszkę. Zobaczmy, jakie karty tym razem wypadną. A, już się nie mogę doczekać. Zobaczmy, co to jest. Kapsułki. Steampack. Weapon. 4x6. Może być. Aj, kolejny outfit taki epicki. Dobra, dobra. Cieszę się niezmiernie, moi drodzy. Zobaczmy. Collect weapons. Zaraz dostaniemy bonusa. Zobaczmy. Weapons. 4x6. A little extra L, okej. I outfits? To się nam przyda. To jest charyzma plus 1, więc plus 3. Spoko, ci się tutaj bawią. Tutaj level awansował. Dobra. Możemy jej dać broń ewentualnie, w razie czego. Że ona będzie ciężarną kobietą, więc broń się jej na pewno nie przyda. No, ewentualnie temu panu damy tą spluwę, a temu tą. O, proszę, jest! Jest, udało się! No, z tego wyjdzie mieszanka bardzo ładna. Cieszę się niezmiernie. Dostałem tutaj wiadomość. No i ja też tutaj muszę odpisać. Dobra, wybaczcie, że tak, ale muszę to zrobić. Pięknie, pięknie. Bardzo ładnie, cieszę się niezmiernie. Mój drogi, wracaj do pracy. Ty gdzie byś mogła iść? No, w sumie tu możemy pracować. Moi drodzy, i dokupimy sobie od razu Science Lab. Słuchajcie. Steampaki kolejne, w razie czego będziemy mogli leczyć. Ona tu będzie robiła tutaj medykamenty, przyrządzała. Bardzo dobrze i w sumie te części możemy pokoi połączyć na 3, więc ja bym chciał zrobić tutaj za 3 już Science Lab, żeby to miało już ręce i nogi jakieś. Wiecie co, no z prądem chyba nie jest aż tak źle. Mi się przynajmniej wydaje. Ile ona ma charyzmy? 7. Ile to zajmie? 1,36. Zobaczmy, teraz się skróci czas oczekiwania. Dobra, to nam bardziej się przyda. Więcej dwellersów. Moi drodzy, my tymczasem odpakujmy kolejną paczuszkę. Zobaczmy, co to za karty nam tu dojdą. Outfit +1, +3. Kapsułki. Zasilanie. I Pamela Baker jest kolejny fajny dweller. Ale super, no nie jest epicki, ale mimo wszystko. Moi drodzy, ja jeszcze nie mam, aj szkoda, bo bym chciał cały Science Lab dokończyć. Co ona tu ma w ogóle? Ma jakiś outfit taki. Charyzma, lak +8, ojejko, inteligencja 6, łohoho. No tutaj idealnie pasujesz, moja droga. No super, lak 8, też można ją na ekspedycję wysyłać. Agility 3 tylko, no więc tak średnio, ale no zobaczymy. Moi drodzy, fajnie, fajnie. Mamy też outfit dodatkowy. Zaraz to zobaczymy. Gdzie to jest? To są obiektywy moje, ale ja chcę outfity. Tutaj. Dostaliśmy taką Handyman Jumpsuit, moi drodzy. Outfit. I co on dodaje? Coś na A, tak? Tam było napisane, że A. Sprawdźmy, co to znaczy A. Będzie agility pewnie, tak? Możemy zwiększyć komuś agility. Zmniejszy nam czas oczekiwania zapewne. Z S i strength i perception to zwiększy, tak? Siłę. Dobra, ubierzmy to jej. Bo mamy troszkę tych strojów, więc się jej przydadzą na pewno. I teraz tak, zwiększy to też, moi drodzy, co? Aha, agility miało zwiększyć. No, skrócił się czas. Dobra, pięknie, pięknie nam to podchodzi. Naprawdę, ja sobie dodam kolejny Science Lab. Moi drodzy. Proszę bardzo, dostaniemy też kapsułki za to, 200 aż, pięknie, pięknie, jak widzicie 3 części można budować takich budynków. Tu sobie skałę już od razu usunę i zobaczymy co, jakąś trójkę tu jeszcze zrobimy. Zastanawiam co to będzie, ale naprawdę to nam się przyda, dostaniemy dużo lekarstwa. No i pięknie, otwórzmy sobie kolejną paczkę moi drodzy, zobaczymy, to jest fajne openingi są. Zobaczmy co my tu mamy, jedzenie. Weapon, o Rusty Sword, dobry jest, słuchajcie, dobra jest ta broń. Kapsułki. I więcej kapsułek, no dobrze, ale broń za to dostaliśmy. I kolejny kwestiorek został wykonany? Nie, jeszcze nie. Dobra. Teraz tak, moi drodzy. Okej. Teraz się zastanawiam, bo broń możemy zmienić. Która jest lepsza tak w ogóle? Ta ma 5,7, ta 6, a ten co ma? 4,6. Ja bym zmienił ci tą broń na tą, w razie czego jak będą jakieś ataki, to mogę tutaj, słuchajcie, zadziałać. Ewentualnie. Dobra. Moi drodzy, no ładnie to nam idzie. Ładnie nam to idzie, trzeba przyznać, prawda? Mamy już troszkę broni, mam nadzieję, że tu będą cały czas dodawane te bronie. Dobra, i te outfity, patrzcie, Friends Romance. Super, bardzo dużo outfitów nowych. No ale słuchajcie, mamy jeszcze paczuszki, to sobie je otwórzmy. Ejku, outfita jednego nie zobaczyłem. Serio? A tego, dobra. Dobra, no i ostatnia paczka, jaką mamy, sobie otworzymy, słuchajcie. Zobaczmy, co my tu mamy. Woda, kapsułki, Westland Gear, coś na E. Boom! Fajny Noah Parker, fajnie, fajnie, słuchajcie. Tylko muszę zobaczyć, co ten strój mi daje, coś na E, to jest Endurance pewnie. Endurance, a Endurance gdzie możemy wykorzystać? Tak, w Storage Roomie. Nie bardzo, tak, nie podoba mi się to. Ale mamy tego pana. Co on tu ma? Luck, Strength, Perception, Agility, Endurance, Intelligence. Ładnie, moi drodzy. Strength może pracować by... O, pięknie. Ja bym mu dał, słuchajcie, broń lepszą przede wszystkim. Na pewno, bo tutaj nasz ten jeden z tych panów ma tą broń mocną. To damy mu to. Ty dostaniesz, słuchaj... Nie możesz broni używać? No, musimy go przygarnąć, dobra, chyba wtedy. Dobra, i wyślemy go na eksplorowanie terenu. W razie czego. Niech eksploruje sobie teren, moi drodzy. No i proszę bardzo, jak nam się to rozwija wszystko. Kolejny dweller, będziemy potrzebowali jeszcze jednego, tak? Jeszcze jednego dwellersa. I dostaniemy weight room, czyli będziemy coś mogli siłę tutaj zwiększać sobie naszych słuchajcie, podopiecznych. Dzięki temu będą lepiej nam służyli. Na siła jest odpowiedzialna za Power Station, więc nam będziemy go rozwijać. To Power Station będziemy więcej dostawać różnych rzeczy. Tutaj w studio mógłbym upgrade'ować. 51 minut, no ale dobra, niech będzie. Jednego wysłaliśmy na poszukiwania pana, jak widzicie. I wonder how far I can go on foot, jak widzicie. No ale on będzie dobry, bo ma dobry lag, więc może coś znajdziemy ciekawego, moi kochani. No i dobrze, tu możemy dinera zrobić jeszcze jednego. Na razie chyba jesteśmy na full, jeżeli o to chodzi. Dajcie. On jak ma? 2, 2, 2. No, poczekamy aż wróci tamten i jakoś skrzyżujemy tych panów. Słuchajcie, no idzie to wyśmienicie. Tutaj sobie levelują. Kapsle za to dostajemy. No i super. Czekamy na kolejne dziecko. I jest elegancko, moi drodzy, a tymczasem ja się z wami życzę. To był opening i gierka jednocześnie. Trzymajcie się, fajne rzeczy nam doszły, więc mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja się cieszę. Pa, pa!